Witamy Państwa bardzo serdecznie z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Spotykamy się pierwszy raz na innej niż dotychczas płaszczyźnie, bo rozmawiać będziemy o sporcie. Ja nazywam się Włodzimierz Machnikowski i od prawie 30 lat jestem dziennikarzem sportowym, a na początku swojej zawodowej kariery to był rok 2001 bodaj. No to nie taki mój początek, natomiast początek wielkiej kariery Sebastiana Mili. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Przed dwoma laty powstało dzieło, no, myślę, pomnikowe. Sebastian Mila, słodko gorzki świat piłki nożnej. Jak to jest nie mieć 40 lat, a mieć już swoją biografię? Wiesz co, trochę, trochę mnie pan o, o, o nieśmiela, szczerze mówiąc, bo nigdy nie sądziłem, że w ogóle będę miał książkę swoją własną. Tak życie się u mnie potoczyło. Wydawało się, że rzeczywiście. Jedyną książkę, którą będę mógł przeczytać, to właśnie wypożyczoną z biblioteki. A, a, a dzisiaj siedzimy tutaj i rzeczywiście rozmawiamy o, o mojej książce. Nadarzyła się okazja, nie będę tutaj jakby e, owijał tego w bawełnę. Nadarzyła się okazja. Ja byłem nieprzekonany do tego, szczerze mówiąc. Było parę propozycji, że warto by było, bo teraz dużo piłkarzy czy sportowców wydaje, wydaje swoje książki. Więc ta łatwość jakby jest i ta dostępność do, do, do napisania i do wypuszczenia jest naprawdę teraz w tych czasach bardzo e, no, łatwa. No i, i okazuje się, że też nie najbardziej wybitni e, piszą swoje książki. Ja do, też do takich się e, zaliczam, bo jednak, bo jednak zawsze uważałem, że jeżeli ktoś pisze książkę, to musi być to jednostka, która rzeczywiście jest, nie wiem, może nie globalna, ale gdzieś tam na pewno na, w Polsce kimś, to rzeczywiście osiągnął bardzo wiele. Ja zawsze się uważałem, że, że, że do takiej grupy nie należę, ale skorzystałem mimo wszystko z tego. Jednak człowiek jest próżny i, i człowiek ma w sobie coś takiego, że, że jeżeli jest okazja i, i chciałbyś się czymś podzielić, i, i możliwość zamknięcia pewnego rozdziału, który mi towarzyszył przez y, kilkanaście lat, postanowiłem z tego skorzystać po prostu. Do książki potrzebna jest historia a jeśli chodzi o twój życiorys to to jest znakomita historia do tego żeby napisać książkę bo tu jest mnóstwo zakrętów bo tu jest bardzo interesująca osobowość ja powiem szczerze znam ciebie Lat 20, czyli w momencie, gdy zaczynałeś ten swoją wielką karierę, pamiętam, spotkałem nieśmiałego chłopca przy Trauguta 29, to jest stary adres Lech Gdańsk, tam istniał ośrodek szkolenia piłkarskiego Lechi. Tam tym wszystkim wówczas zarządzał, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, Michał Globisz. I tam pamiętam, schodziłeś z góry po schodach w towarzystwie któregoś z reprezentantów Polski, teraz nie pamiętam, czy to był Nawodczyński czy Mierzyjewski. Tak? Jeden z nich dwóch. Ja zapamiętam tylko tak, skromnego, takiego wiotkiego, szczuplutkiego chłopczyka jeszcze, bo tak wyglądałeś w, tej, w tamtym czasie, bardzo dobrze ułożonego. Pamiętam, że się, ty się całe życie kłaniałeś starszym od siebie, ja jestem od ciebie troszeczkę starszy I potem, gdy przyjeżdżałeś ze Śląskiem w Wrocław, jako mistrz Polski także na Trabguta, to pamiętam, spotkaliśmy się przy tylnej trybunie i patrzy, idzie Sebastian Mila, mówię, zaraz sobie zagadam, zaraz, a ty, pamiętam, że przepięknie powiedziałeś dzień dobry, po prostu, tak radośnie, tak, tak, tak energetycznie, pozytywnie, energetycznie energetycznie. Podejmiemy ten temat, bo mam wrażenie, że w twoim życiu chwilami to było aż za dużo tej pokory, za dużo takiej grzeczności i być może to spowodowało, że mogłeś osiągnąć w tej karierze zawodowej więcej. Wiele razy na łamach tej książki, na kartach tej książki pojawiają się takie porównania, grasz z jakimś innym piłkarzem, rywalizujesz z kimś i zawsze znajdzie się lepszy od ciebie. Włącznie z tym, że, że Rafał Grzela, który kończył karierę w Chojniczance, okazuje się, że też był lepszy od ciebie. Okazuje się, że wszyscy, którzy byli wokół, byli lepsi od ciebie. Natomiast chciałbym, żebyśmy w jakiś porządek do tego wszystkiego przyjęli. To ja proponuję tak. To jest historia o ludziach i o miejscach ważnych w Twoim życiu. To zacznijmy od początku. Koszalin, blokowisko i Stefan Mila. <toszalin> tak jest, rzeczywiście. Koszalin, tak, bo z Koszalina rzeczywiście pochodzę. Dużą pokorę y, wyniosłem y, z domu. Y, mam nadzieję, że również dobre, dobre wychowanie i, i, i maniery. To, to był klucz, którym się kierowałem przez, y, mam nadzieję, całą karierę, że gdzieś z boku było widać i, i, i to dostrzegało, dostrzegali to y, ludzie z boku. Y, czy przeszkadzała, czy nie przeszkadzała? No to, to dobre pytanie, szczerze mówiąc, nie umiem na nie na nie odpowiedzieć, ale rzeczywiście wszystko się zaczęło w koszanie w blokowisku ze starszymi kolegami, czyli tak jak, jak chyba każdy, albo większość z młodych ludzi gdzieś trochę psuciło na, na, na dworze, chodziło się na szaberki, gdzieś tam się podkradało truskawki, jabłka, cokolwiek innego, co, co można było zjeść, to, to to się po prostu robiło. No i tata Stefan Milak, który rzeczywiście wprowadził. Prowadził sport do domu, to on był tym głównym człowiekiem, który zainspirował mnie jako młodego chłopca, że można gdzieś zająć się czymś, co, co, co może być Twoją pasją, co może być Twoim marzeniem, co może być zajęciem dla Ciebie, bo, bo to były czasy jeszcze, ja rocznik 82, to były czasy dwóch programów telewizyjnych, żadnych gier. Trzeba było sobie organizować absolutnie samemu czas na, na, na podwórku, na dworze, nie wiem, na polu. Niektórzy mówią: Nie wiem, jak, gdzie, gdzie trafimy. To, to, to tak się wychodziło i się organizowało dla siebie, dla siebie czas. I piłka nożna była dla mnie takim świetnym zamiennikiem po prostu czymś, czym tata się zajmował czym się zajmowali wszyscy koledzy na podwórku, bo tylko się wtedy grało w piłkę nożną. To, to psociło się, chodziło się na szaberek i się, i, się grało, i się grało w piłkę. No i Tata tak ukierunkował w ten sposób, że jednak wprowadził pewien porządek. Tak jak Pan wprowadził trochę do naszej rozmowy teraz przy okazji książki. Tak samo Ojciec wprowadził na samym początku ten porządek do, 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 tego, do tego domu. I, i, I ten porządek polegał na tym, że trening, szkoła, Trening. I, I celowo opuściłem podwórko, czy, czy dwór, czy, czy koledzy, bo ni, niestety to tak wyglądało, że nie miałem czasu na to, żeby, żeby spędzać czas z rówieśnikami, czy z kolegami z podwórku, bo zawsze było szkoła, zawsze był później trening. Powrót do, do, do domu, już praktycznie tylko do spania, więc wszystko się kręciło wokół, wokół piłki i, i, i tata to zaszczepił. No i tata był przez jakiś czas także twoim trenerem, to między Gwardią, gdzie był wielką gwiazdą, a Bałtykiem, gdzie był znakomitym trenerem. I tutaj nie ciążyło ci to, że jesteś synem tego Mili, Stefana Mili? To, to mnie strasznie yy, peszyło, bardzo często mnie bardzo peszyło. Yy, w wprowadzało trochę w zakłopotanie e, wielokrotnie, bo kiedy spotykaliśmy się na meczu gdzieś na Gwardii Koszalin, szliśmy na mecz, tam mnie oczywiście zabierał na, na mecze Gwardii Koszalin, to, to wszyscy Stefan na boisko, Stefan e, twój tata był najlepszy, twój tata był dobry, e, twój tata grał twardo, e, ty też będziesz grał jak tata, e, czy chciałbyś grać jak, jak tata? To było coś takiego, który... ja jeszcze tego nie rozumiałem, o tak, że to było dla mnie jakąś rzeczą, że ktoś tatę zna, jak idziemy na ten, ja mówię, tato, skąd ty znasz tylu, tylu ludzi na, na zewnątrz, mówię, nie wiem, chodziłeś do szkoły z nimi, czy o co tu chodziło, mówię, nie, tutaj grałeś, to byli moi kibice i tak, i tak dalej. I tego się, tego się uczyłem i rzeczywiście tata, tata nie był dla mnie e, takim trenerem, którego bym chciał mieć, e, mianowicie... E, bardzo wymagający, to, to, to nie ulega żadnej wątpliwości. Moim, moim zdaniem, za bardzo, w pewnym momencie teraz, jak rozmawiamy, to, to, to mu wypominam, to ale rzeczywiście był dla mnie bardzo surowy. Wszystko, co złe się działo na, na treningu z, z chłopcami, jakiś konflikt, i nawet ja miałem rację, to nigdy ja nie miałem tej racji. Zawsze tata ukarał tylko i wyłącznie. Mnie, więc ja zawsze zostawałem po treningu i, i za karę musiałem zbierać wszystkie piłki. Musiałem Kiedyś się wieszało i ściągało siatkę, więc ja to musiałem sam robić. No i najgorsze, co podróż z garażu do, do, do domu. To była, to, to była mordęga, to było około 200 metrów, tam jak dziś, i to była mordęga. Zazwyczaj ja z płaczem już biegłem do domu, żeby naskarżyć, naskarżyć mamie, jaki to tata jest złym trenerem i że nie będę już u niego, u niego grał, a, a, a druga rzecz, to pamiętam jak mama zawsze mnie broniła i, i to ocie zawsze mówił, matka, ty się nie wtrącaj, ty się nie znasz na futbolu, ja, go, ja, go, ja wiem co robię, no i, i, i wiecznie były te... Te takie, no takie, takie niefortunne albo czasami nie, nieprzyjemne sytuacje. No pamiętam jedną z, z książki, też opisałem ją, jak graliśmy na, na Gwardii Koszalin, akurat mecz z Gwardią Koszalni. I wtedy strasznie tata na mnie krzyczał, że to niedobrze, to niedobrze, to niedobrze. I ja już po prostu nie wiedziałem, co na tym boisku mam robić. I w końcu pan sędzia, pamiętam, jak do mnie mówił, nie patrz się tam w tym kierunku, nie patrz się tam. No ale tata już wiedząc, że ja się w ogóle nie reaguję na jego krzyki, od razu mnie ściągnął. Natychmiast mnie ściągnął, więc nawet nie dograłem pierwszej, pierwszej połowy, więc rzeczywiście trochę mnie zahartował. No, ale autorytetem pozostał. Człowiekiem, którego obdarzyłeś zaufaniem do spółki z mamą zresztą, bo wiemy, że już zacząłeś zarabiać wielkie pieniądze i część tych pieniędzy odprowadzałeś bardzo rozsądnie w ręce rodziców. Niekoniecznie do kasy rodziców, ale w ręce rodziców, dzięki czemu nie zwariowałeś zupełnie, gdy nareszcie mogłeś sobie kupić wymarzone dżinsy. Opuszczasz koszalin? Opuszczasz koszalin, dlatego że do koszalina przyjechał trener Michał Globisz. Okażu, okaże się wkrótce człowiek, który doprowadza ciebie do Mistrzostwa Europy, ale wtedy. Masz ile 16-17 lat, tak. Michał Globisz przyjeżdża do Koszalina i wypatruje tego niezgrabnego, chwilami może niezdarnego blondynka. I y, m, zaciąga y, do Gdańska. Tam mamy ośrodek szkolenia piłkarskiego. Tutaj to funkcjonuje jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego. To jest taki jakiś dziwny twór, do tej pory jakby nie, nie, nie do końca tam wszystko jest przejrzyste i jasne, ale zabiera ciebie y, do Gdańska. Bałeś się, bo to jest ta pierwsza podróż, którą odbywasz w życiu. Nie wszystkie podróże ci się udawały i, i dobrze kończyły. Dokładnie tak. To jest bardzo fajna historia. Bardzo fajnie teraz mi się opowiada, ale. Ale rzeczywiście miałem dokładnie 15 lat wtedy, jak yy, trener Globisz przyjechał do, do, do Koszei na, na turniej halowy. Ja pamiętam, że byłem po nieudanych już testach w dwóch szkółkach piłkarskich, mnie nie chciał wtedy, Amika Mika Wronki miała swoją szkółkę piłkarską i Szamotuły miały drugą szkółkę. I pamiętam, że byłem na jednej na drugich testach, niestety nie przyjęli. I pamiętam też słowa, które dotarły do mnie już z ust, yy, yy, nie bezpośrednio do mnie, kołyszałem. usłyszałem, jak rodzice między sobą rozmawiały, rozmawiali, tego im nigdy nie mówiłem podczas całej kariery. Oczywiście jak już teraz jestem starszy i już jestem po, po karierze, to oczywiście wróciłem z tym pytaniem do nich, ale to było mianowicie, że trenerzy powiedzieli, że absolutnie nie, nie będę grał na wysokim poziomie i nie będę grał nigdy w Ekstraklasie, w, w tamtym czasie w pierwszej lidze, więc oni nie widzą jakby perspektyw związanych ze mną. Więc absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby, żeby mnie wzięli. I pamiętam, że to trochę mi się świat załamał, bo, bo jakby już wiązałem swoje plany na przyszłość z piłką i, i, i rzeczywiście z wyjazdem. Trochę nieświadomy, bo nie wiedziałem, co mnie czeka, więc wiedziałem, że muszę pojechać, że muszę wyjechać z Koszejna, ale nie wiedziałem dlaczego, po co, co to może dla mnie oznaczać. No, i wtedy rzeczywiście takie zbawienne to było dla mnie, że trener Globisz mnie zobaczył. No to, to jest dla mnie najważniejsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałem, bo, bo to była osoba, która absolutnie bezgranicznie mi zaufała, która we mnie wierzyła. Która do, do tego stopnia, kiedy już byłem w Gdańsku, trochę przeskoczę z tematu, ale kiedy już byłem w Gdańsku, to miałem problemy w szkole i trzeba było podciągnąć troszeczkę oceny. To pamiętam, że trener Globisz zadzwonił do moich rodziców. I powiedział, że on mnie weźmie, że, on, że ja będę u niego mieszkał. I będzie ze mną e, się uczył każdego dnia i, i, i tę te, i te, i te ocenę poprawimy. Ja, ja po prostu wtedy o, otrzeźwiałem, bo. Wiecie, jak to jest, no jakbym ja bym u trenera mieszkał i jeszcze on by był mój trenerem, to koledzy w ogóle by mnie nie zaakceptowali. Więc to było absolutnie, od razu się otrząsnęłem i, mm. i powiedziałem, że nie, że ja sobie sam absolutnie poradzę. Ty, mówię o tym, żeby pokazać jakby kaliber, e, jakby ważności dla mnie trenera, trenera Globisza, co on był w stanie dla mnie zrobić i, i jak się oddawał dla mnie. To był po prostu osobą, która, która bezgranicznie traktowała mnie jak własnego syna i ja to po prostu czułem. Drugi raz miałeś problem. Pierwszy raz, gdy byłeś synem Stefana Mili w Koszalinie i jego tak. podopiecznym. Potem Michał Globisz, który zdecydowanie zapał względem ciebie sympatią i taką ojcowską m, opieką roztoczył. Rzeczywiście, to jest dylemat. Wiem coś o tym, bo moim nauczycielem w szkole był ojciec. ojciec. Ja też miałem problem to matematyki. To... Nie już... bym... Chciałbym powiedzieć współczuję. <laughs> ma... Ale rozumiem cię <laughs> przez to, dlatego wiem, o czym tutaj pisałeś. Dokładnie, no? więc y, to pan wie na najlepiej, na czym, na czym to polega, że czasami czy wydaje, że kogoś się ma blisko siebie i ktoś będzie na ciebie czuwał i będziesz miał fory, a to jest zupełnie drugą, w drugą stronę się to odwraca, więc tak to prawda nie jest to przyjemne. Po dwóch latach, po trzech latach właściwie, od momentu spotkania z Michałem Grobiszem razem na Słowacji, zdobywacie wicemistrzostwo Europy do lat 16. Po dwóch latach w 2001 roku w Finlandii. Lipiec, pamiętam, dzień po waszym meczu finałowym, a właściwie nocą po waszym meczu finałowym jechałem do samochodu do Chorwacji. Pamiętam, że ta podróż zupełnie hardkorowa z tego względu, że najpierw trzeba było was doprowadzić do tego mistrzostwa. Dwa znakomite turnieje, i to chłopaków, którzy później z tej perspektywy największych gwiazd europejskiego futbolu nie dotarły tam, gdzie wydawało się, że dotrą. Bo siłą tamtych timów stworzonych przez Michała Globisza był zespół, tak Drużyna. naprawdę. Tak Drużyna. Drużyna. Tak, zdecydowanie. Tutaj jakby trener Globisz zawsze yy, kładł bardzo duży nacisk na, na to, że każda, każdy człowiek, każdy piłkarz, każdy chłopak w tej drużynie był szalenie istotny i ważny. Nie tylko na boisku, ale poza nim. Bardzo często jakby wpajał nam takie wartości, które Którem mam wrażenie, że wielu z nas, jak nie wszyscy wynieśliśmy do, do dzisiaj i kierowaliśmy się nimi przede wszystkim przez, przez resztę karier i mam nadzieję, że też przez resztę życia, bo, bo, bo dobroć, bo, bo przede wszystkim lojalność, to były takie fundamenty tej, tej drużyny i, i, i to cementowało absolutnie ten, 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 ten zespół. Rzeczywiście byliśmy. Najlepsi, jeśli chodzi o drużynę, jako jednostki, nie, niekoniecznie, co później, jakby też nasze kariery pokazały, że tak, jak Pan powiedział, że w, w Europie nie zrobiliśmy wybitnych karier, ale były takie momenty, czym się na przykład Trener Globisz zajmował, to muszę o tym wspomnieć, bo to cały czas pamiętam. W głowie mam, jak wszyscy gdzieś tam po cichu, w kontakt zawsze mówiliśmy, co ten trener znowu wymyślił. wymyślił. I, i, I już mówię, co to było. Mianowicie, jak byliśmy w Budapeszcie, pamiętam, pojechaliśmy na mecz do Budapesztu, to mieliśmy dzień wolny, poszliśmy na, na spacer i trener Globisz kazał e, wziąć kartkę i, i ołówek. I to, co zwiedzaliśmy, kazał każdemu robić notatki, z których później przepytywał. Więc nam się, my mieliśmy wrażenie, że my już stajemy się piłkarzami i to my będziemy tymi królami, i to nas trzeba słuchać, a nie my mamy opowiadać o, o tym, co widzimy. Tylko my możemy tylko dodać coś ewentualnie do tego, co, co widzimy. A jednak trener nas absolutnie trzymał w pionie non-stop, ale przede wszystkim nas rozwijał. I... I za to mu jestem bardzo wdzięczny. Robił nam non-stop zdjęcia. My się wstydziliśmy tych zdjęć, to było niesamowite. Człowiek był taki głupi, ja do, tego, do tej pory nie, nie jestem w stanie tego przeboleć, jak, jak wszyscy uciekali od zdjęć, które robił trener Globisz. Niech mi pan uwierzy, te wszystkie zdjęcia, które później na każdym zgrupowaniu trener rozdawał po dwa, po cztery, po pięć zdjęć z każdego zgrupowania, to są najpiękniejsze zdjęcia, jakie ja kiedykolwiek e, dostałem, albo mam w swojej kolekcji. Miałem mnóstwo mam zdjęć z różnymi piłkarzami, z Davidem Beckhamem, z Johnem Terry, Thierry Amry. No, mógłbym wymieniać tych Ibrahimowiczem, mógłbym wymieniać tych zdjęć podczas meczu mnóstwo. Nikt, nawet one się nie zbliżą do tych zdjęć, które robił nam nas grupowania, kiedy byliśmy mali, byli, kiedy byliśmy na początku, raczkowaliśmy w futbolu. Te zdjęcia, które robi nam trener Globisz, których się wstydziliśmy, których nie chcieliśmy i uciekaliśmy. To jest niesamowite. Teraz jestem mu wdzięczny. Już nie, nawet za to, że jestem tutaj w tym miejscu i opowiadam, to jedno, ale za to, że mam taką wspaniałą pamiątkę. I między innymi te zdjęcia można obejrzeć w tej książce. Dokładnie, bo są z podpisem. Te, to zdjęcie robił e, trener to, Michał Globisz. Dokładnie tak było. Wyjeżdżajmy z Gdańska, tutaj sypie się wszystko absolutnie. Drużyna zrujnowana, spada na niższe, okręgowe poziomy rozgrywkowe. Ty przez, żeby pójść gdziekolwiek, przez Płock, przez Orlen ruszasz w piłkarski świat, to jest epizod. Trafiasz do bardzo ważnego, ja nie wiem, czy najważniejszego przystanku w swojej sportowej karierze. No nie pewnie Śląsk Wrocław potem z tymi sukcesami to przebije, a Alechia była i na początku, i będzie na końcu, no ale bardzo ważny przystanek, grodzisk. Tam powstaje taki projekt prezesa Drzymały, który ma mnóstwo pieniędzy i wymyślił sobie także między innymi piłkę nożną. I tam spotykasz, mam wrażenie, arcyważnych ludzi w swojej karierze. ściąga cię tam. Bobo Kaczmarek, kolejny człowiek od nas, tutaj z Gdańska, kolejny legendarny trener. Tam spotykasz Tomasza Wieszczyckiego, tam strzelasz gola Manchesterowi City na wyjeździe, bo ci na to pozwala Tomek Wieszczycki. Tak, to prawda, rzeczywiście. To był taki projekt. Który idealnie pasował do, do mnie jako, jako człowieka. Mianowicie, ja, ja rzeczywiście miałem problemy, byłem nieśmiały, bardzo. Nie, nie... Byłem uśmiechnięty, byłem towarzyski, ale nie potrafiłem się otworzyć. To, co pan powiedział na początku, przytoczył słowa trenera Grubisza i tak właśnie było. I wydawało mi się, że ten klub, jakim był Grogiem w tamtym momencie, Idealnie pasuje do mojej osobowości. Mianowicie mały klub z małej miejscowości, z, z, ze świetnymi warunkami do treningu, co w tamtym czasie absolutnie nie było w Polsce żadnego lepszego. Co mam na myśli? Teraz mówiąc, pewnie Państwo jak będziecie to oglądać, to zobaczycie, co ja mówię. Cztery boiska koło siebie były trawiaste, napompowane nowe piłki, nowe dresy. I pensje płacone regularnie. To było coś takiego, co, co powodowało, że to był projekt, który wszyscy w Polsce zazdrościli i każdy chciał grać w tym klubie. Niesamowite czasy, absolutnie. Co, co było ciekawe, co było kluczowe też w tym grodzisku, to było to, że tam nie było co robić. Absolutnie. Kiedy masz 18-19 lat, Możesz mieć różnego rodzaju bodźce dodatkowe gdzieś tam pojawiające się w postaci tego, że a może gdzieś wyjść, a może się napić piwa, a może dyskoteka, a może dziewczyny. Więc tych bodźców jest coraz więcej. Człowiek, już te hormony buzują, więc człowiek jest jakby podatny, podatny na to wszystko. Grodzic jakby troszeczkę to odcinął, albo przy, może przy, przy, przykracał troszeczkę, delikatnie tak cały czas trochę ciął. E, od samego początku. I my tam z Sebastianem Szyrowskim, naszym drugim bramkarzem, e, który również grał w rewstacji i w, e, w Ekstraklasie, to e, całymi dniami spędzaliśmy i z trenerem e, Bobem Kaczmarkiem spędzaliśmy na, na boisku. No stop, jak wszyscy mieli, rano mieliśmy wspólny trening, to trener Kaczmarek, to było niesamowite, dzwoni tak, a co wy robicie? I to było takie, jak to trener Kaczmarek, a co wy robicie? No nic, siedzimy. No to za godzinę na boisku. No i to tak było. I my przechodziliśmy na drugi trening, i trener z nami poświęcał nam mnóstwo czasu. Ja naprawdę, trener Kaczmarek to jest kolejna osoba, która przede wszystkim ma świetny nos do piłkarzy, rozumie futbol, yy, pracowity bardzo. Całymi dniami by spędzał czas. Ja się nauczyłem od niego spędzania czasu w klubie na boisku. Ja, ja nauczyłem się od niego. Właśnie to on mnie zaszczepił, że to jest twój dom po prostu, najzwyczajniej. Oczywiście. Masz swój azyl, gdzie wracasz, później, gdzie prawdziwy taki, ale jest i też drugi dom, i właśnie tym drugim domem był dla mnie klub. I później tak mnie zastrzepił tamte te treningi, że my z Sebastianem Szerowskim, już jak trenera, trenera Kaczmarka nie było, to my spędzaliśmy całe dni. Siedzieliśmy, dwie godziny poszelaliśmy, godzinę co posiedzieliśmy. Znowu dwie godziny się ściemniło, krzyczał, że już trzeba schodzić, bo już się ciemno robi. No to schodziliśmy. No to było niesamowite po prostu. No i później tak już mi się tak mi zostało, że jak przychodziłem do klubu, obojętnie w którym nie byłem, to zawsze przychodziłem. Pierwszej i zawsze wychodziłem ostatni. I tak mi już zostało. Niekoniecznie już, o czym byłem starszy, to trochę mniej już spędzałem tego czasu na boisku, bo już bardziej się musiałem leczyć, bo musiałem odnowę zrobić. Ale wciąż siedziałem całymi dniami w, w klubie i, i to mi zostało przez całe życie. To uwielbiam to robić, co ciekawe, mogę zdradzić. Teraz w telewizji nie wiem, czy, czy coś mi się odwiedziało. Teraz w telewizji, jak, jak pracuję, to do telewizji też przyjeżdżam dużo, dużo wcześniej i też tam siedzę. Nie wiem, dlaczego to robię, ale po prostu nie wiem, czy traktuję to jako klub, czy, czy po prostu mi tego brakuje. Być może, ale to, lubię też tam spędzać czas. I przez Grodzisk trafiłeś do Europy, bo jak się spogląda w tej chwili na te statystyki tamtego spotkania, to dla Anglików strzela niejaki Nikolas Anelka, a dla dyskoboli Grodzisk Sebastian Mila. Stamtąd trafiasz do reprezentacji Polski, zresztą powołujecie do tej reprezentacji Zbigniew Boniek. I w którymś momencie także zostaliście wicemistrzami Polski. Ale to konsekwencja tego, że prezes Drzymała stwierdził, no to dobrze, jak już zaczyn jest, to teraz dołóżmy do tego jakieś perełki. Milą tego wszystkiego nie pociągniemy, bo jeszcze młody. I ściąga człowieka, który ma za sobą przeszłość reprezentacyjną, najważniejszą najważniejsze imprezy i taki człowiek, który do tej pory, zresztą jesteście teraz kolegami z pracy, bo to też już w tej chwili komentator tak, tak, piłkarski, nazywa się Tomasz Wieszczycki i tu nie kryję, że to jest twój guru, przyjaciel, tak jedna z najważniejszych postaci, które spotkałeś w życiu. Zdecydowanie. No, cieszę się, że pan wspomniał o, o Tomku. Oczywiście my mieliśmy, to był taki przedział wiekowy, że Tomek już był na końcu kariery, a ja byłem na, na samym początku. I jak Tomek przyjechał do klubu, to rzeczywiście no to, to, to się tak patrzyło się na niego. Tak jak no tak, ktoś, ktoś sławny przyjechał, ktoś dobry przyjechał, piłkarz, pan piłkarz przyjechał. No to na początku się do niego się nie odzywało, tylko się na niego patrzyło. Później się tak nieskromnie się zagadywało, później zacząłeś zabiegać o jego względy, no i później już stajesz się jego kolegą z, z drużyny. No, ale tego mi było mało. Mi tak imponował, tak mnie inspirował i imponował. E, prze, przemądry, inteligentny piłkarz, który miał, ma cały czas wiele horyzontów, e, wiele zainteresowań. No, zaczął mnie naprawdę tak intrygować i, i, i zacząłem rzeczywiście o nim e, myśleć tak, jako, jako o kimś, kimś wielkim, już nie na boisku, ale poza, poza boiskiem. I rzeczywiście tak się stało, że, że Tomek stał się Moim przyjacielem do, do dzisiaj. Dzisiaj się spotykamy, Dzisiaj razem jeździmy na, na ryby, dzisiaj rodzinami spędzamy, spędzamy czas. Co ciekawe, też pamiętam ten moment, co najważniejszy moment, kiedy on, on powiedział na, na meczu z Manchesterem City, o którym tutaj jest mowa. Na meczu, kiedy podchodzimy. No, Praktycznie to jest taka dysproporcja, jakby dzisiaj, nie wiem, Lechia Gdańsk grała z, z Bayernem Monachium. To takie same szanse by miała Lechia, jak my mieliśmy wtedy z City mieć. Więc my jesteśmy na pięknym stadionie. Ja na większym stadionie jeszcze w tamtym momencie nigdy nie byłem. Gramy z, z bardzo dobrą drużyną, z naszpik naszpikowaną gwiazdami. Stoimy przy rzucie wolnym, ustawiamy piłkę, nie moja pozycja, nie, mój, w ogóle, nie moja kolej, bo to Tomek Wieszczyński, kapitan i w ogóle osoba, która się wszystkim jakby zajmuje. I on do mnie w trakcie meczu mówi słowa, cytuję, ty strzelasz, ja mówię co, bo nie wiedziałem, czy, czy, czy dobrze usłyszałem, mówi ty strzelasz, bo jak ja strzelę, to w moim życiu się nic nie zmieni, ale jak ty strzelisz, to, to się zmieni. No i mnie zamurował. Ja nie, nie, nawet nie, nie wiem, czy, co, jak ja powinienem w tamtym momencie zareagować. Po prostu się już od razu skoncentrowałem. Tylko spojrzałem na, na, na sytuację: co, jak jest mur, jak jest, jak jest bramkarz. Rozbieg i, i uderzenie. I, i, tak, i, tak, I taka była prawda, że dzięki temu. No rozpędziłem się po prostu. No i wydawało się, że to jest najważniejsza Twoja bramka w życiu. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że po 11 latach strzeli się jeszcze ważniejszą. Do tego dojdziemy, bo od tego zaczyna się książka. Oczywiście już teraz możemy powiedzieć, chodzi o mecz z Niemcami, których nigdy nie pokonaliśmy i tak. wygrywamy 2 do 0, a tę drugą bramkę strzela super rezerwowy Sebastian Mila. I to też przeurocza bramka po drugiej stronie Manuel Neuer. No rzeczywiście to jest, to jest kosmos. W tym kosmosie zdarzyło Ci się kilka razy być. Natomiast, no w ten kosmos udałeś się z grodziska i udałeś się. No właśnie, tutaj są ciekawe sytuacje, bo chce ciebie pół Europy, bo w Anglii pamiętają ciebie z tej sytuacji, bo Rosjanie rzucają na 100 milion dolarów, a ty biegniesz do Tomka Wieszczyckiego i pytać, pytasz a brać, a on pyta, a chcesz, a ty odpowiadasz nie. I zostawiasz ten kontrakt. Dla mnie też pamiętam tam ta Twoja decyzja tak. troszkę niezrozumiała, bo lądujesz w Austrii, Wiedeń. Tak Okej, okay, przylatuje pod ciebie prywatny odrzutowiec, tak. pokazują ci pół Wiednia i tak. masz palcem pokazać, gdzie chcesz, gdzie chcesz mieszkać. Tak Chłopak jest. z blokowiska w Koszalinie wybiera sobie oczywiście apartament cały Wiedeń u stóp 180 metrów, dwie sypialnie, dwie łazienki i tak dalej. A potem, tak. jak chcesz się tym pochwalić przed znajomymi i przed ukochaną, Posty. to wszyscy <laughs> stukają się w czoło. <laughs> Chłopie, po co ci to? to Uważasz, że to była taki. Um, takie tąpnięcie w Twojej karierze? Ten wybór Austrii, a potem Valerenga czyli, czyli, czyli Norwegia, też peryferię europejskiego futbolu? Tak, dokładnie. Tutaj rzeczywiście no niesamowite, teraz jak tak wspominam, te, te historie, kiedy jesteśmy na obozie na, na, na Cyprze i, i w Turcji to było, przepraszam. W Turcji byliśmy na obozie i przyjeżdżają działacze Spartaka Moskwa. Rozmawiamy, negocjujemy z menedżerami. Kiedy kwota 700 tysięcy dolarów na rękę e, za, za, za rok grania plus 300 tysięcy dolarów za, za podpis kontraktu, czyli w sumie za jeden rok milion dolarów milion e, na starcie. No to idę do Tomka, wjeżdżam winą do góry. Ja mówię, wiesz, słuchaj, no bo oni dają 700 plus 300, e, na rękę, nie? a mówi początkowa, im, powiedz im więcej. No ja mówię, dobra, ile? 200 dorzuć tam, 200 i 100 za podpis jeszcze więcej. No to ja zjeżdżam windą na dół i mówię, to teraz, ja mówię, 900 tysięcy dolarów za rok czasu grania i 400 tysięcy dolarów za podpis. No to już jest taka suma zacna. I, no i oni mówią, tak się zastanawiałem, drapią się. No dobrze, okej, okay, to okej, okay, jesteś zdecydowany. Ja tak patrzę, bo to tłumacz, był, bo po rosyjsku była rozmowa. Ja po rosyjsku nie, nie, nie rozmawiałem i najlepiej ja mówię. ja mówię, po, po, ja mówię, poczekajcie jeszcze chwilę. I znowu do, do, do Tonka do góry. I, i znowu ja mówię, wiesz, szu, ty, słuchaj, oni się zgodzili na to. Oni mówią, ja cię kręcę, dobierz no to, to, ja mówię, Wiesz, szu, a chcesz tam iść. Ja mówię, no nie, no nie, no nie chcę iść. No, wolałbym gdzieś w Europie, w sensie, w jakichś tych mocniejszych ligach i tak. No to musisz powiedzieć jakąś sumę, którą po prostu oni nie zaakceptują. No ja mówię, to ile mam wziąć? No, oni mówię, no powiedz. 1,3 300 za rok czasu kontraktu. Kontrakt na 3 lata oni chcieli, więc łatwo policzyć. MILION 300, MILION 300, MILION 300, czyli 3,900 3, 3, za 3 lata grania, plus powiedziałem 700 tysięcy za podpis. I proszę sobie wyobrazić, że ja zjechałem tam na dół, mówię im tą sumę, oni tam nie mówią, że ojej, to, za... to ciężko, to ciężko. Oni mówią 400 za tysięcy za podpis możemy dać. I, I to tutaj możemy ci dać, w tym momencie jak tutaj siedzimy, ale milion trzysta ci nie damy. Możemy ci tak za rok milion e, dolarów. A ja wtedy taki najszczęśliwszy mówię, a to nie, to, to nie, to dziękuję. To <gry> Uwolniłeś mówię, się. To nie, to dziękuję. Ja mówię, a poza tym mówię, no co ja z tymi pieniędzmi tutaj zrobię? Mówię, no tutaj pięćset tysięcy dolarów, jak gdzie ja to zabiorę? Przecież nie można przez granicę. Oni mówią, nie, to po, po tych. Po rozdzielasz po chłopakach po torbach, jak będziecie wracać z obozu. Ja mam 20 lat, nieskończone jeszcze zresztą. Ja mówię, kurczę, co? ja wiem co się dzieje. Ja mówię, do tego? ja mówię, nie, nie, nie. I później mówię do tego menedżera, mówię, milion trzysta miał być, nie chcą dać, to dziękuję i, i koniec tematu. No i tak się rozstaliśmy. I, i tyle tylko, że z menedżerem pamiętam, już teraz takiego kontaktu nie mam, ale jeszcze parę lat temu, jak rozmawialiśmy, super. słuchaj, Sebastian, mam ten kontrakt jeszcze w domu i powiem ci. Patrzę na niego i płaczę, bo ja też miałem z tego sporo pieniędzy. Więc tak się skończyła ta ta. ta. Rzeczywiście Spartę, Spartaka Moskwy. Trudniej było do Anglii. W Anglii rzeczywiście dużo klubów nie chciało. Wtedy była taka, że trzeba było mieć pozwolenie o pracę. Trzeba mieć 80% rozegranych meczów w reprezentacji w ciągu roku. Ja tego limitu nie miałem w, tamtym, w tamtej chwili, więc nie dostałbym pozwolenia. To było utrudnione. Teraz jest każdy piłkarz może wyjechać i, i tam grać, więc to było no, trochę bardziej utrudnione. Oczywiście był Szalkę, był Ajax. Pamiętam jak Paris Saint-Germain przyjechało. mi oglądać spotykałem się z wysłannikiem na drugi dzień w Poznaniu grozisku, ale mi nie poszedł wtedy ten mecz i on od razu powiedział, że, że nie nadam się w, w tym, do Paryża Saint-Germain, w tamtym momencie się nie, nie nadam. Więc rzeczywiście tych, tych ofert może nie było klarownych, czystych, bo rzeczywiście wtedy 2 miliony euro trzeba było za mnie zapłacić, bo prezes, że ma taką klauzurę miał, nie chciał zejść, ja myślałem, że, że dostanie 500 tysięcy i będzie zadowolony za mnie, a, a, a nie chciał, więc wtedy Austria jeden rzeczywiście przyjechała, odrzutowiec. Powiedzieli, że płacą 2 miliony euro, bardzo dobry kontrakt. Pojechałem, zobaczyłem. To rzeczywiście mówię: Nie, dobra, okej. Okay. Mówię: Real Madryt. Więc wydawało mi się, że to jest mniejszy klub. Znowu myślałem, że do mnie będzie pasowało, że to będzie dla mnie trampolina. No, okazało się, że niestety grałeś coraz mniej i tutaj zaczyna się taki troszeczkę schyłek kariery u człowieka, który ma dwadzieścia, 22, 23 dwadzieścia dwa, dwadzieścia lata, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc uciekałeś z tej Austrii gdzie bądź. Nie mogłeś przyjechać do Kaszalina, bo komunikacja tak. była marna, ani do Gdańska, więc tak. pojechałeś do Warszawy, poszedłeś sobie do księgarni. Tutaj nieprzypadkowo spotykamy się w scenerii książkowej, bo te książki przyniosły ci szczęście. I to jest w środku książki, rozdział nazywa się Ula i ta. Ula pojawia się w Twoim życiu w takiej bardzo sympatycznej y, sytuacji, no pięknie się to czyta ze wzruszeniem mnie kryje, gdy jej wypadają książki, tobie wypadają y, gry, y, które sobie tak. zwoziłeś, zdaje się, do Austrii, tak. No i od razu uderzyłeś, bo zobaczyłeś, że piękność nadzwyczajna i tyle ciepła i tyle serdeczności, i od tego momentu zmienia się twoje życie, bo już nie jesteś sam. Tak, to prawda. Rzeczywiście ja tak sobie zawsze mówię, że jeżeli miałbym sobie przed ulą wymarzyć swoją. Kobietę, swoją żonę, jakby miała wyglądać, jakby miała się zachowywać, i bym miał sobie to wszystko wymarzyć, żeby później sobie gdzieś to odrysować, albo sobie u, u, do realu przenieść, to bym tego nie zrobił. Nie wymarzyłbym sobie takiej kobiety absolutnie. I, i to się okazało, że i to jest prawdą, i to uważam, że na każdej płaszczyźnie, że za każdym, za każdym sukcesem mężczyzny stoi bardzo silna kobieta, i, i, i w moim przypadku to było. Absolutnie w 100% się sprawdziło. Kobieta, która rzeczywiście otwierała mnie. Trochę byłem zamknięty już swoją drogą jako osobowością, ale, ale zamknięty byłem też na, na wiele innych rzeczy. Ten horyzonty mi zwiększyła przede wszystkim dziś te zainteresowania. Zupełnie wydawało mi się, że, że można przejść przez świat. Tak na krechę, jak się zjeżdża trochę jak, jak narciarze początkujące tak jak ja się uczyłem, to na krechę się zjeżdżało no, i, i myślałem, że tak się przez życie przejdzie. Że po prostu piłka nożna i nic więcej mi do życia nie będzie potrzebne. Tak? Pieniądze, piłka nożna, kariera, sława, autografy. Myślałem, że to jest po prostu ten kierunek i koniec. I, i to wystarczy. I człowiek spełniony i, i więcej nie potrzebuje do życia. Nic bardziej mylnego, po prostu najzwyczajniej. Okazało się, że byłem bardzo ubogim człowiekiem. Miałem, okazało się, że ta jakula wpajała mi, że mam wiele do zaoferowania, a nie tylko właśnie być. Lewa noga. Tak, a nie tylko, a nie tylko po prostu być lewą nogą w życiu i. i i ja tam się dwoiłem, troiłem, starałem jej się imponować, ale to były takie infantylne pomysły, jak, jak jej zaimponować. Kupowanie tych kwiatów. Pamiętam, jak dziś, e, nie, nie wiem, jedną różę czy pięć róż, tylko oczywiście, e, bo było mnie stać i kupiłem jej pięćdziesiąt. No to zupełnie to ją najbardziej drażniło takie zachowanie. To, co no, ja, ja do tej pory się, bo teraz mówię to, ale nie jest to powód do dumy, absolutnie. Czy, czy, czy rzeczywiście, no, czy o, o, musiałem tak słówko jeździć, bo. bo bo nie wypada przez dziewczynom jeździć komunikacją miejską. No jest to żałosne. No to było żałosne i, i zupełnie nie na miejscu, ale to tylko pokazuje, że po prostu musiałem pewnych rzeczy zrozumieć, nauczyć się. Przyjechałem z Koszelina, Nie chcę to zwalać wszystko na swoje miejsce, bo to też nie jest jakaś wymówka, ale, ale to na pewno gdzieś te ograniczenia gdzieś tam pewnie gdzieś tam były. I, i Ula, właśnie. Powiększała mnie coraz byłem lepszy, coraz większy, coraz mam nadzieję mądrzejszy też. Byłem dzięki niej. To ona właśnie zaszczepiała mi takie różnego rodzaju bodźce, które, które rozwijały mnie jako człowieka, a później jako piłkarza. I, I za to jej jestem wdzięczny, za to, że za mną jeździła, że, że, że była po prostu. Teraz mogę to mówić już, ale to, 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 to dla niej na pewno to nie była łatwa, łatwa sprawa, kiedy, kiedy musisz się podporządkować człowiekowi, który oczywiście zarabia na, na domi i, i niczego w domu nie, nie brakuje, wszystko się, wszystko się zgadza, ale każda kobieta ma swoje marzenia, swoje plany, swoje ambicje, e, chce być też kobietą, chce być też niezależną kobietą, po prostu mieć swój ogródek, którym, którym będzie się też równie dobrze czuła. Niestety ja jej tego nie mogłem dać przez, przez karierę, to był tylko telefon, że, że się przeprowadzamy i ona już nie pytała się mnie, gdzie to, jakie to jest miejsce, tylko po prostu pakowała córkę, pakowała e, nas i, i po prostu się e, ruszaliśmy w, w drogę. I ona po prostu z miejsca na miejsce, e, jedzenie, e, odpoczynek, spanie to wszystko ona po prostu kontrolowała, jakby e, nawet zabiegała o to, że. że że, że trzeba to robić. Nigdy nie, no na przykład taka sytuacja, że, że na przykład tam, żeby zadzwoniła, na przykład między pierwszą a 15, jak jestem na zgrupowanie, nie było to możliwe. Absolutnie. No ona wiedziała doskonale, że to jest moment, w którym ja mogę mieć pomiędzy obiadem a odprawą mogę mieć czas na, na, na spanie. Zazwyczaj zawsze spałem. Tam załóżmy 15-20 minut i ona wiedziała o tym, że w tym czasie nigdy nie dzwoniła, oddała się w 100%, ja jej jestem wdzięczny do końca życia. Teraz jej się staram spłacać, teraz ja jestem od niej uzależniony w 100%, i tak się umówiliśmy, że jak skończę, to tak, tak będzie, i tak jest. I teraz rzeczywiście, no wielokrotnie muszę swoje plany zmieniać związane z, z pracą w telewizji, ze względu na to, że, że u musimy podporządkować się uli. Jeżeli ona by teraz chciała przeprowadzić się do jakiegoś miejsca, y, miasta no to ja po prostu pakuję się i jadę. Nie mam innego, innej możliwości. Wtedy też ona decydowała, bo to yy, ona do Ciebie zatelefonowała, to ona Ciebie wybrała, a nie Ty. i Ją Ty wysłałeś ten sygnał, bo to jest kwestia, kto komu dał y, telefon. Ona swojego nie, to wszystko jest oczywiście tak, w książce. Tak, ty tak, jej tak. dałeś, straciłeś nadzieję, po kilku tygodniach odezwała się, co robisz, to może jednak zrobimy coś wspólnie. Okazało się, że zdecydowaliście się przeżyć wspólnie swoje życie. Myślę, że też takie zbliżające jest to, że gdy Cię poznała, to nie wiedziała, że Ty jesteś Sławnym piłkarzem, który gra w reprezentacji polskiej, który jest mistrzem Europy. Tylko taki blondynek, który sobie był we właściwym miejscu i czasie. <grym> tak, to prawda, rzeczywiście to jest. Fajna no Ula w ogóle pochodzi z Warszawy. Co ciekawe, jedyne, co miało związane ze, ze sportem czy z piłką nożną, to to, że chodziła do szkoły katolickiej, która się znajduje przy Warszawskiej Legii. W Warszawie, więc to było jedyne i ona, no, ona nie, jest, nie, nie lubi sportu, nie ogląda tego sportu, nigdy jakby się tym nie interesowała. Nie, nie jest to jej po prostu coś, czymś i to jest akurat bardzo fajne, bo, bo, nigdy, bo nigdy nie musiałem jakby przechodzić tego samego po powrocie. Po, po powrocie do domu i to był taki super azyl, że to było po prostu cięcie, że ja w domu absolutnie nie było sportu. Nie, to, to w ogóle nie tyczyło, to mi się strasznie podobało. Nie, na początku trochę żałowałem, że, że twoja dziewczyna się nie interesuje piłką, ale to mi się, to w, po czasie zaczęło mi to bardziej imponować niż, niż przeszkadzać I, i tak zostało do dzisiaj, że, że, że ja jak idę do pracy, do, do telewizji i, i dziś oglądam mecze w telewizji i przygotowuję się do tych meczów, ona nie jakby nie interesuje ją to, czy, czy, ja, czy ja o czym ja, czy, czy, czy będzie to oglądała na przykład, czy nie. Nie, nie ma takiego czegoś. Ona nie ogląda tego po prostu. On z córką, nie wiem, jadą na konie, grają na, na pianinie, to idą razem gdzieś tam spędzać, spędzać czas, mają po prostu jakieś inne swoje zajęcia. Ja absolutnie. To nie, 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 nie ingeruje i, i nie zamierzam mówić tam, nie wiem, dlaczego nie oglądacie mnie w telewizji. No to by było głupie z mojej strony, bo pomyślała, to się puknij w głowie, człowieku. To jeszcze mi tego brakuje, żeby cię oglądać w telewizji. No dlatego, dlatego to chyba tak się docieramy. To zamykając wątek uli, to może ty jesteś mistrzem świata w ogóle w pożegnaniu, w powitaniu nowego miejsca, słyniesz z tego, że jesteś takim uroczym, miękkim facetem, który ryczy jak Bóbr, gdy odchodziłeś ze Śląska Wrocław to przebój internetu, gdy przychodziłeś do Lechy, a potem odchodziłeś, kończyłeś karierę w Lechi, to również w tej pustej sali, pamiętam, w towarzystwie i Michasi i Uli ryczałeś jak bubr. To ja może zacytuję z książki na końcu, dziękuję. To jest koniec takiej. Podziękowań, które mają tutaj ze dwie strony co najmniej. Na końcu dziękuję Uli. Kochanie, to wielka sprawa, że tyle wytrzymałaś. Ja wiem, że nie było łatwo, ale to też Twoja zasługa, że tu jesteśmy, że mamy taką wspaniałą córkę, bo Michalina jest moim największym życiowym sukcesem. Ula, dedykuję Ci bardzo, mam nadzieję, że teraz trochę Ci to wszystko wynagrodzę. Gdy na końcu książki podsumowujesz najważniejsze. Momenty Twojego życia i ludzie. Spotkanie z Ulą numer jeden, narodziny Michasi numer dwa, a dopiero na trzecim miejscu jest Gol strzelony Niemcom, od którego tę książkę zaczynasz. To w takim razie myślę, że każda kobieta chciałaby mieć taką historię i takiego faceta, Aha. i potem to wszystko na swój temat posłuchać i przeczytać, co Ula w związku z Tobą. To powiedzmy, że jest już z Tobą do Austrii, przyjeżdża, odwiedzacie w Norwegii jesteście już razem. Norwegia to już koniec wojażowania, wracasz do Polski, rozglądasz się, wyciszony temat Sebastian Mila, nie wszyscy pamiętają, kto, że był ktoś taki, idziesz do ŁKS-u, świetna jedna runda, odzywa się Śląsk-Wrocław, Ryszard Tarasiewicz, ja Ryszarda Tarasiewicza pamiętam, my jesteśmy w tym samym wieku, jak grał jeszcze w piłkę w Śląsku-Wrocław w reprezentacji Polski, bardzo podobnie do ciebie. Bo takie pajączki się poruszaliście dokładnie tak samo i obaj mieliście kopa takiego, że, że do historii, jedno z najlepszych w historii piłki nożnej. I ten Ryszard Tarasiewicz ma pomysł na drużynę, finalizuje to potem wszystko, Orest Leńczyk, kontrowersyjna postać, bardzo trudny, jak potrafi przyłożyć z tekstu, to rzeczywiście człowiek z krzesła spada. I ty z tymi dwoma panami wracasz na szczyty, wracasz do reprezentacji Polski, zostajesz mistrzem Polski, ba, kapitanem drużyny mistrzowskiej. Tak, to prawda, no, kiedy wracałem po... To jak po powiedziałem swoją historię, to Spartak Moskwa, e, wielkie pieniądze, tutaj do Austrii prywatnym e, samolotem. I później wracam do ŁKS-u Łódź, gdzie noszę buty klubowe 46 rozmiar, a mam 42, bo tylko takie były w, w klubie. E, gdzie rośnie grzyb na nóżce z kapelusikiem na uks ie w szatni i nie ma ciepłej, ciepłej wody. E, wracam do ŁKS-u dlatego, że tylko oni mnie chcieli to był... i tak sobie wtedy pamiętam, usiadłem w Łodzi, jak przyjechaliśmy do Łodzi z Ulą, pamiętam, że usiadłem sobie w, w mieszkaniu i mówię, nie, to się, to się nie wydarzyło, ja, ja wracam na, na początek. Wszystko, co do tej pory było, reprezentacja, mistrzostwa Europy, mistrzostwo z Austrią, wicemistrzostwo z Grodziskiem, Manchester City, to już tego nie ma znowu. Znowu jestem, jakbym ktoś odciął i koniec, i wracam znowu w, do, do początku, do, do, do startu. No było niesamowite. Ja mówię, to, 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 jest, to, to jest coś, czego bym sobie w życiu nie, nie, nie pomyślał, że się to może po prostu wydarzyć. Więc zaczynamy od początku. No i tak się właśnie stało, że jest w sumie ŁKS za początkowo podał mi rękę, bo dzięki nim tylko mogłem zaistnieć i, i jestem im wdzięczny za to absolutnie. Do tej pory mam świetne kontakty z kibicami łks i kibicuję im mocno, bo oni we mnie po prostu niezwyczajnie uwierzyli. Nie, nie widzieli przegranego Sebastiana, tylko widzieli Sebastiana, który może pomóc ok, biednemu, bo biednemu ŁKS-owi w tamtym momencie, ale jednak Potraktowali mnie i traktowali mnie jak już Eukesiaka. Po prostu, jesteś w Eukesie, to jesteś Eukesiakiem. Oczywiście nie rodowitym jak Tomek Wieszczycki. Mój przyjaciel, który jest jakim od, od, od narodzin, więc, więc nie ma o czym mówić, ale, ale tak trochę z przymrużeniem oka jakim się stałem i tak mi już też zostało do dzisiaj, że jadę na mecz do ŁKS-u bardzo często, kibicuję im, wypowiadam się bardzo często na, na ich temat, bo, bo po prostu są mi, są mi bliscy. No i później trener Tarasiewicz dzwoni do okresu, pętam i, i, jak jakie jestem, i mówi: Słuchaj, przyjdziesz do mnie do, do Wrocławia. Ja mówię. Beniaminek, oni wchodzą do ekstraklasy. Mówię, kurczę, no teraz tak, do Beniaminek. Nie tego się spodziewałem, mówię, nie, to nie, mówię, znowu to nie jest to. Myślałem, że znowu jakiś powrót do, 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 do zagranicy w pół roku, ale nikt cię nie chce znowu. Ja mówię, kurczę, no co tu zrobić? No i ja mówię, no nie wiem, bo to Beniaminek, może spadniemy, cholera wie, bo to no nie wiem, co tam się może wydarzyć. w końcu trener teraz się mógł do Wrocławia. No i ja to, to właśnie z tych jestem. Ludzi i, i piłkarzy, którzy musieli przyjechać, zobaczyć, poznać, yy, miasto zobaczyć. No i pojechaliśmy z Ulą, rzeczywiście przespacowaliśmy się yy, po rynku i, i widzę, że uli się już oczy świecą, że jej się podoba, że, że jest OK, więc już wiedziałem o tym, że, że to już mam w sumie najgorsze za sobą, bo nie trzeba jej przekony przek przekonywać. Więc jesteśmy już tam na, na, na miejscu, no i Trent Rasiewicz, tylko w telegraficznym skrócie pamiętam, ja jedną rzecz, jedną on powiedział do mnie. Oni są, żeby była sprawa jasna, Beniaminkowie. I on do mnie mówi tak, słuchaj Sebastian, będziesz u mnie grał na dziesiątce, będziesz rozgrywającym, będziesz całe fragmenty bił. Jesteś najważniejszą postacią, będziesz u mnie w drużynie i za dwa lata będziemy mistrzami Polski. A ja tak mówię, co tam. Ja mówię, co to jest za gościu? Mówię, co on, papla w ogóle. Ja mówię, ja mówię, ja mówię no, no fajnie, fajnie, fajnie. Mówię, no to ja mówię, no, dobra skończyliśmy rozmowę, spakowaliśmy się w samochód i jedziemy do, do tego, no i Ula mówi, no co mówi trener, co mówi, będziesz grał, będziesz grał, ja mówię, no powiedział, że będę grał, że na dziesiątce, że będę tutaj ważną postacią, będę stały fragmenty gry, mówi, a coś mówił jeszcze, no nie, mówi, że będziemy, mówię, wariat, będziemy za dwa lata mistrzami Polski, powiedział, ale mówię, wariat, no ja mówię, nie wiem, co, co, co on, co, po co on tak mówił, nie, a Ulka mówi, ty, ale ekstra, mówi, zobacz, jaki to jest trener, ty, on naprawdę, Wierzy w to, no przecież nie mówiłby tak na Wescozerze. Na no i później, jak poznałem trenera, to okazało się, że on taki jest, on taki był. On, on mi to zaszczepił, i rzeczywiście chciał, żebym grał tak jak on grał. A ja bardzo tego chciałem. To też mi pomogło w tym, że, że mogłem rzeczywiście wejść na, na, na wysoki poziom we Wrocławiu i osiągać z tym klubem największe sukcesy w Polsce, jakie mogłem. I, I to był wspaniały czas wrocławski, mistrzostwo, wicemistrzostwo, brązowy, super puchar, puchar. Wszystko, co było do zdobycia zdobyliśmy w tym, w tym klubie, a nie byliśmy nigdy faworytami. I to było, było moje osiągnięcie, byłem kapitanem, niesamowite. No i co najważniejsze, ta moja córka się urodziła, jest wrocławianką, więc, więc zawsze to te miasto, ten klub będzie w moim sercu. No i dwa razy zostajesz najlepszym pomocnikiem polskiej ligi. Stąd trafiasz do reprezentacji Polski, trafiasz do tej drużyny narodowej prowadzonej przez kolejnego takiego bardzo pozytywnego człowieka. Nazywa się Adam Nawałka, telefonuje, ty w ogóle nie wierzysz, pomylił się, nie? On sprawdza, czy ty ewentualnie podejmiesz reprezentacyjne wyzwanie. Oczywiście musisz iść skonsultować to z Ulą, która pyta, kto dzwonił i musicie się przekonywać, że to był na pewno Adam Nawałka. I to prowadzi Ciebie do początku tej książki. I to jest jeden mecz, który zajmuje no taki nawet przedrozdział, zanim zaczyna się Twoja historia. To jest historia pięknej bramki, którą strzelasz Niemcom na 2 do 0. To jest 2014 rok, jesień i wielki powrót, benefis remake, nie wiem jak to nazwać, <laughs> Sebastiana Mili, rezerwowego reprezentacji Polski, bo tak naprawdę ty przez całą tą swoją karierę reprezentacyjną, 38 spotkań, 8 goli, to byłeś tym rezerwowym, tak, jokerem. Tak jest. I muszę najpierw powiedzieć, jak to do tego, jak, jak do tego doszło. Bo przede wszystkim, ja już miałem 32 lata, kiedy, kiedy już nie grałem w reprezentacji z, z 4 czy 5 lat więc już tą przerwę miałem z, z, dosyć sporą. Yy, no już 32 lata, w klubie zaczęli też już pomału, gdzieś tam były głosy, że już też taka końcówka moja i, 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 i ja złapałem kontuzję, miałem problemy też z nadwagą, gdzieś tam to wszystko się zaczęło mm, kumulować w tym samym czasie, więc jak to wszyscy mówią, nieszczęścia chodzą parami i u mnie tak właśnie było, że nieszczęścia chodziły parami i pamiętam, że patrzę, dzwoni ktoś, telefon dzwoni, ja odbieram, pamiętam jak dziś, jak w domu miałem, takie stołek, miałem, bo miałem naderwane wiązadła i pamiętam, miałem okład zawsze wieczorem, z lodu miałem, że sobie po, 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 po rehabilitacji zawsze mi puchło kolano i musiałem mieć okład. No i tak z tą nogą i pamiętam odbieram telefon i mówię, dzień dobry, z tej strony trener Nawałka. I tak sobie pierwsze myślę, od razu wstałem, kusztykam do drugiego pokoju, bo mówię, po pierwsze, mówię, na pewno ktoś z chłopaków dzwoni i mnie wypuszcza teraz, bo mieliśmy fajny zespół, ja byłem kapitanem, więc robiliśmy sobie psikusy, ja takie sobie robiliśmy między sobą, że głowa, o, o, głowa mała. No i on do mnie mówi właśnie, że e, słuchaj Sebastian, co tam słychać? Jak się czujesz? Ja mówię, że w porządku, wszystko ok. I, i, i tak słucham, czy to on nie? Tak, tak nie wiem, czy to jest jego głos. No i on mówi: słuchaj sytuacje, bo chciałem ci powiedzieć, że na sam koniec, ja mówię, gratuluję, że trener, bo to dopiero nominacja od miesiąca, ja mu gratuluję nominacji, trenerze i tak dalej, że trzymam kciuki, powodzenia życzę i tak dalej, zawsze trener. Może we mnie ma kibica, i tak dalej. Ja mam 32 lata. Ja w ogóle mi przez myśl nie przeszło, mówiąc do niego, że mu kibicuję, że, 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 że trzymam za niego kciuki, że w ogóle myślę o tym, żeby on mnie powołał, bo to mnie w ogóle nie interesowało. Ja z kolanem, opaska zabrana, bo straciłem opaskę też kapitańską. W klubie nie grałem z powodu kontuzji, później nie grałem przed kontuzją, z powodu kontuzji, później nie grałem. No i później mówię do, 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 ja mówię do tego, a on mówi, słuchaj, słuchaj, chciałem Ci tylko powiedzieć na sam koniec, jeżeli będziesz zdrowy i będziesz w takiej formie, jak ja Cię znam, to nie będę patrzył, ile Ty masz lat, tylko Cię powołam po prostu do tej reprezentacji. Ja mówię, o, to bardzo mi miło, dziękuję, no tak, nie do końca uwierzyłem, szczerze mówiąc, w to. No i skończyłem rozmowę, poszedłem do, do tego, i jak z kim Ty tam rozmawiałeś? Ja mówię, no nie, nie z nikim. No, i bo nie chciałem, bo nie wiedziałem, czy to był żart, czy nie żart. Nie, nie byłem pewien tego po prostu. Nie miałem tego numeru, telefonu. No, człowiek jest trochę czasami taki nieufny i, i nie wie. No, nie chciał się dać złapać. No ale później oczywiście ja tam pół godziny ja mówię: Ula, no, dzwonił do mnie trener Nawałka. Ja, on mówi: Co? Ja mówię: No tak. I co powiedział? Ja mówię: że jak będę w dobrej dyspozycji, to mnie powoła. Ono on mówi: No to ekstra. Ja mówię: Ula jak będę w dobrej dyspozycji. On mówi, będziesz, spokojnie, to cię powoła, będziesz grał w reprezentacji. Ja mówię, Ula, to mi się wydaje, że to wszystko jest takie proste. No i rzeczywiście poszedłem na drugi dzień już do szatni i tak dalej, nie mówiłem w szatni. Co ciekawe, nie powiedziałem w szatni przez miesiąc czasu, że do mnie dzwonił trener Wałka, bo pomyślałem sobie tak, chłopaki będą mówić tak. Temu już odbiło to konkretnie. Już twój czas się skończył, bym usłyszał po prostu, najzwyczajniej. A, ale po czasie już tak powiedziałem, bo zacząłem grać, rzeczywiście doprowadziłem się do, do ekstra dyspozycji, rzeczywiście byłem w dobrej, dobrej formie I, i pamiętam taki mecz, przyjechała do mnie rodzina, w ogóle czysty przypadek, z Górnikiem zawsze gramy mecz, wygrywamy 2-0, ja miałem dwie asysty, siedzę w domu, już kadra powołana już jest na mecz, mnie w tej kadrze nie ma, siedzimy w domu już po tym meczu i, i telefon od trenera Nawałki i on mówi, słuchaj Sebastian, no cześć, ja mówię, no dzień dobry panu, on mówi, no gratuluję, dwie asysty, ja mówię, no... Dziękuję bardzo, trenerze, super, fajnie mi się grało, to tego. On mówi, no właśnie ja w tej sprawie dzwonię. Ja mówię, tak. On mówi, bo Michał Kucharczyk wypadł z powodu kontuzji i ciebie dowołuję na jego na jego miejsce. Masz czas? Ja mówię, ja mówię, ja mówię, ja mówię, ja mówię że ja już jestem spakowany, więc ja już mogę jechać dzisiaj nawet. No i on mówi, no to dobrze, no to, no to widzimy się na zgrupowaniu. No to był po prostu szok. No i to był, to był mecz na Gibraltar. Pojechałem za Michała Kucharczyka na Gibraltar. Pojechaliśmy, wygraliśmy 7-0, e, pierwszy mecz eliminacyjny. E, ja nie grałem w ogóle w tym meczu, siedziałem, przed, siedziałem cały mecz na ławce. Pamiętam jak wychodziłem jeszcze do dziennikarzy, mówiłem tam chyba do Roberta Bońskiego Sportowego, jak on mówi, Sebastian, mo możemy cię prosić na chwilkę. Ja mówię, ja mówię: słuchajcie, ja jestem tylko na chwilę tutaj. Ja mówię, tutaj nie musicie ode mnie, bo ja tylko jestem tutaj na chwilę, więc przepraszam was bardzo, ale nie, nie, nic ciekawego wam nie, nie powiem. No i tak poszedłem. No i patrzę później powołanie na Szkocja, był dwumetr Szkocja-Niemcy. I właśnie wtedy były te Niemcy. Remis ze Szkocją, zwycięstwo nad Niemcami, pierwsze historyczne, bramka efektowna, o której można sobie poczytać na, pierwszej, na pierwszych stronach tej książki. A potem, a potem jest kolejny telefon od Adama Nawałki, który mówi: Sebastian, na Euro 2016 nie jedziesz, ale ty, człowiek pokorny, od zawsze to w sobie miałeś, powiedziałeś: Rozumiem, trenerze, i tak, dziękuję za to, co trener zrobił dla mnie i za daną szansę. A potem wracasz do Lechi. Tutaj oczywiście znowu przerabiamy to, co było w Śląsku Wrocław, czyli łzy na powitanie. Potem Łzy na pożegnanie, a potem Czyli nowy klasyka, rozdział kariery, kolega po Fachu, dziennikarz <laughs> telewizyjny, Sebastian Mila. No i pewnie to będzie już nowa historia od roku 2019, bo tu zamykasz jakby tę historię pisana. To w takim razie. Jeszcze może dla ewentualnych czytelników taka, mhm. taka uwaga. Ja jestem nauczycielem polskiego z zawodu, więc ja mogę serdecznie polecić wszystkim uczniom, jako lekturę obowiązkową, także tym przyszłym piłkarzom, którzy chcą być, tak jak Sebastian Mila, kiedyś w przyszłości reprezentantami Polski, świetnie, napisa świetnie napisane z mnóstwem anegdot, z tym żargonem piłkarskim i z duszą otwartą na oścież Sebastiana Mili, a to dusza człowieka takiego, którego chce się poznać. Ja, jak czytałem tę książkę, wydawało mi się, że znam Sebastiana, bo gdzieś tam cały czas śledziłem ciebie, albo z bliska, albo z daleka, że wiem wszystko. Nie, teraz dalej nie wiem wszystkiego, ale czytało się świetnie. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo ci dziękuję. bardzo. Gdańsk Czyta, pamiętajcie, czytajcie także Sebastiana Mili rzecz. Może jeszcze jedno nazwisko, Leszek Milewski to popełnił, bo on cię namówił do tego, żebyście napisali Słodko-gorzki świat piłki nożnej. Hashtag Gdańsk. Czyta, to wszystko zdarzyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję